Już po raz 12 w Sopocie odbyły się regaty zaliczane do Mistrzostw Świata Sopot Match Race. Jest to jedna z największych imprez żeglarskich w tej części Bałtyku. Regaty match racingowe, bo takie tutaj mamy, polegają na pojedynku każdym z każdym. Są to tylko dwa jachty, są to pojedynki na identycznych jachtach, ale zależy na tym każdemu żeglarzowi, żeby to jednak on przekroczył linię mety pierwsze. Mamy 12 załóg, mamy 5-krotnego mistrza świata Iana Williamsa, całą śmietankę z Danii, Szwecji, Nowej Zelandii, Australii. No ale przede wszystkim mamy też dwóch Polaków, Przemysław Tarnacki i Karol Jabłoński. To są takie szachy na wodzie, tylko na szachownicy, która faluje. Mówi się tak, że trzeba mieć tutaj 3-4 scenariusze możliwe do zaaplikowania. Tylko 4 osoby załogi. Tu jest bardzo dużo do roboty. 160 metrów powierzchni żagla, 11 metrów długości jacht. Bardzo duże siły, które w tych wszystkich linach panują. Pełne ręce roboty mamy. W żeglarstwie liczy się nie tylko siła fizyczna. Bardzo ważny jest czas. Nam pomagają chronometry Albert Rille, wszędzie na świecie je zawozimy, zabieramy na pokład i one nam mierzą ten czas do startu od tych 4 minut do zera. Procedura przedstartowa na match racingu zaczyna się już na 7 minut. Naciskam ten przycisk, mam ustawiony timer liczący w dół, czyli ta czerwona strzałka idzie na dół. Nagrodą dla zwycięzców dzisiejszych regat z jednej strony jest puchar specjalnie przygotowany przez firmę Apart na tą okoliczność, a z drugiej strony wyjątkowy, limitowany zegarek Albert Rille, który jest dedykowany żeglarstwu. W tym roku powstała druga jego edycja, limitowana do 500 sztuk, specjalnymi funkcjami jachtowymi, odmierzania czasu regat, więc dla fanów żeglarstwa jest to wyjątkowa gratka. Najlepsza polska załoga zajęła 3. miejsce. Zwycięzcą regat okazał się młody Duńczyk Nikolaj Sehested.